początek roku. Na początku roku wszystkie zawodniczki startujące zawsze mają problemy z pierwszymi meczami. A widać ewidentnie, że Isia się rozkręca i to jest bardzo dobry prognostyk przed następnymi turniejami. Myślę, że stać się na wygranie tego turnieju. Szczególnie trzeba podkreślić taką ciekawostkę, gdyż ten turniej nie należy do największych rangą, już się tak wyrażę, tak? Natomiast Isia go traktuje, widzę, bardzo prestiżowo, co jest rzadkością, dlatego że przeważnie te lepsze zawodniczki, które startują w tych niższych rangach turniejów, bo są zapraszane specjalnie właśnie jako gwiazdy tych turniejów, to przeważnie szybko odpadają niestety po to, żeby się skupić jednak na tych większych turniejach. Dobrze się stało, że Isia traktuje ten turniej równie poważnie jak te większe turnieje. Także myślę, że jest to bardzo dobry prognostyk przed Australia Open.